Dopiero mówiliśmy o monobrwi, ty masz bardzo dużo wywiadów w różnych językach i tutaj odnalazłam taki cytat z twojego wywiadu. Nigdy mi się nie podobała monobrew, chciałam ją zetrzeć. Ale niemniej jednak z wiekiem zrozumiałam, że monobrew związywała mnie ze swoją identycznością. Czyli był jakiś okres, kiedy ta tradycja nie była ci zbytnio blisko. Tak, tak, czyli tak buntowałaś się. Tak, to było w dzieciństwie. Rosłam na ulicy Międzynarodowej, gdzie wszyscy głównie mówili w języku rosyjskim i były tylko dwie rodziny ujgurskie. I mama zawsze, kiedy malowała nam monobrew, mówiła zawsze, że to jest coś bardzo ładnego. Ja jej wierzyłam, ale kiedy wychodziłam na podwórko, rozumiałam, że ludzie na mnie dziwnie się patrzą i czułam, że śmieją się ze mnie. I miałam taki kryzys, nie wiedziałam, co robić, taki dylemat. Chcę zetrzeć z jednej strony, żeby nie być przedmiotem drwin od sąsiadów, a jednocześnie nie chciałam obrazić swojej mamy. Przy czym ten sok, ta trawa, ona tak bardzo wchodzi do skóry, że nawet jeżeli ją zetrzesz, to zostaje ślad. Bardzo mi się nie podobała ta tradycja, dlatego że nie chciałam się wyróżniać spośród tego towarzystwa, gdzie się bawiłam. A to było coś, co mnie wyróżniało. Dlatego w dzieciństwie nie podobało mi się to, walczyłam z tym. Teraz to samo widzę u swoich kuzynów pięcioletnich, którzy też mówią, że nie, to nie jest ładne, nie chcę tego robić. Tak, i w tamtym momencie odrzucałam tę tradycję, ale dziękuję mojej mamie, że ona niezależnie od wszystkiego kontynuowała, robiła to dalej, tak bardzo po matczynemu, bardzo dobrze, bardzo czule. Dopiero później, kiedy zaczęłam sobie zadawać pytanie, kim ja w ogóle jestem, skąd pochodzę, badać te wszystkie tradycje, to zrozumiałam, że ta monobrew to była taka ważny łącznik. Był taki moment też w życiu, kiedy w ogóle mi się nie chciało mówić w języku ujgurskim, albo w ogóle chciałam zapomnieć, że jestem ujgurką. Ale właśnie ta monobrew, ona mnie jakoś zawsze wiązała mnie ze samą sobą. I teraz mnie nazywają diwą monobrwi. I jeżeli widzę monobrew, to wszystkim się kojarzy ja. Tak zrobiłam, tak się stało, że właśnie ta monobrew stała się takim znakiem firmowym mojej twórczości. I monobrew to jest temat przyjęcia siebie, poszukiwania identyczności, autentyczności. Robiłam wiele wystaw na ten temat, bo okazało się, że to, z czym ja się spotykałam, to nie tylko ja się z tym spotykałam. To może się spotykać w różnych formach, ale mniej więcej to wszystko jest o tym samym. Cudowne strony życia w wielokulturowym państwie. Pamiętamy to, tak, tak. Jeszcze jest bardzo ciekawy moment dla mnie. Rosłaś w rodzinie, gdzie były 4 dziewczyny, czyli 5 kobiet w domu. Pomyślałam, że biedny tata, pomyślałam na początku, ale znając twoją rodzinę i kulturę, rozumiem, że niekoniecznie tak musiało być. Jak to jest rosnąć w rodzinie, gdzie są 4 dziewczyny? Chyba do 17 roku życia, od dzieciństwa, miałam konflikty z siostrą. I kłóciliśmy się, i biliśmy. Ale później przyszło takie zrozumienie, że jestem siostrą i ja jestem starsza, ona jest moją siostrą. Po co ja mam z nią walczyć? Wydaje mi się, że sekret takich dobrych relacji to jest szacunek, który przywiła nam mama. Czyli starsza siostra to jest starsza. Jeżeli ona jest starsza, musimy ją szanować. Czyli jest jakby taka hierarchia, że starszy jest najważniejszy. Tak, tak. No, słowo hierarchia nie za bardzo mi się podoba. Bardziej to jest na podstawie szacunku. Ja szanuję swoje siostry. Bywa tak, że czasami, kiedy nie ma żadnych granic, mówicie sobie na ty, być może to jakoś zbliżę, ale u nas jest tak, że jeżeli jest ktoś starszy, to muszą być jakieś granice i nam te granice odwrotnie pomagają zachować te relacje w takiej czystości, z takim szacunkiem do drugiej osoby. Czyli my do swoich sióstr mówimy per wy, czyli jakby pan, pani. I nawet jeżeli coś ci się na przykład nie podoba, to z szacunku nie powiesz. I to nie zostanie jako drzazga czy obraza. My jesteśmy rodzone siostry, więc to po prostu minie, to jakoś samo się tak naturalnie oczyszcza. Co ciekawe, jesteśmy wszystkie 4 bardzo różne, ale przez to, że to są siostry,
rozumie, przyjmujemy wszystkich takimi, jakie są. Wydaje mi się, że rodzina właśnie na tym polega, że dzieci mogą być różne, bo jeżeli w rodzinie nas nie przyjmują, to czy przyjmie nas ten świat? Ja jestem inna zupełnie, mam inne zasady, wartości życiowe niż one, ale mnie przyjmują taką, jaką ja jestem. Oni mają inne wartości, inne poglądy życiowe, ale ja również przyjmuję ich i szanuję i cenię ich poglądy. Wydaje mi się, że wszystko jest głównie budowane na szacunku. Ja próbuję zhakować jakoś system, bo jeżeli na przykład porównamy zachodni czy nawet europejski styl wychowania, szukam, co dokładnie wam mówili być może w tym dzieciństwie. Teraz na przykład jest bardzo popularny temat licznych granic, tak, że my jesteśmy wszyscy różni, a co robić takiego, żeby ta rodzina jednak się nie rozwalała, żeby się nie rozstawali. Nie mówiąc już o takich bliskich kontaktach, kiedy brat i siostra długo się do siebie nie odzywają. Czyli u was coś takiego było magicznego, założonego w waszej kulturze, że mimo wszystko jesteście rodziną, jesteście siłą. Wy rzeczywiście jesteście taką siłą. Chyba tak, to jest nasza mama. Ona bardzo często mówiła o ważności i cenności rodziny, dlatego że ona zawsze mówiła tak, jeżeli mnie nie będzie, to wasza druga matka to jest najstarsza siostra. Jeżeli starszej siostry zabraknie, to ta druga w kolejności według wieku. Mówiła, cały czas podkreślała ważność nas samych dla nas wzajemnie, że gdziekolwiek byście nie poszli, cokolwiek by się nie stało, to zawsze możecie tutaj wrócić, możesz gdzieś krążyć, wyjechać, ale zawsze jest to miejsce, gdzie możesz wrócić i gdzie zawsze cię przyjmą. Czyli mama cały czas nam wpajała takie zasady, wartości. Czyli musimy siebie przyjmować takimi, jakimi jesteśmy. I stąd takie zrozumienie o ważności tej rodziny. Przy czym to nie znaczy, że u nas jest tak, że w ogóle nie mamy żadnych granic, włazimy do życia innej, każdej. Bardzo z szacunkiem to wszystko trzymamy, te granice. Nikt na przykład nie wtrąca się w to, czym ja się zajmuję, ale ja na przykład idę i poradzę się ich, jeżeli jest jakaś ważna decyzja w moim życiu. Być może i tak zrobię tak, jak ja chcę, ale ich zdanie też jest dla mnie ważne i będę na nie się też kierować. Myślę, że idzie to wszystko od rodziców. Kiedy w taki naturalny sposób, nie na siłę, że tak zmuszają cię, żebyś tam szanował kogoś, ale właśnie w naturalny sposób mówią i tłumaczą, że rodzina to jest wartość. Ja myślę, że sam fakt tego, że zwracacie się per wy, czyli per pan, pani, tak? Bo no pamiętam, że mój ojciec też swoim rodzicom mówił per wy i to się to wydawało takie bardzo takie specyficzne w takich dobrze wychowanych rodzinach, że się do starszych zwraca na wy w naszej kulturze, ale następne pokolenie już absolutnie nie. Mówimy na ty i im bardziej dalej, na przykład bardziej europejski czy zachodni styl, tam to wy już zupełnie odpada. Do starszego mówisz po imieniu, nawet nie, na przykład bardzo mnie dziwiło w Niemczech. I tam się mówi, jeżeli jesteś młodszy, to do starszego mówisz nie tyle, że per wy czy pan, pani, tylko po prostu po imieniu, na przykład Mark, no, czyli taka nasza różnica kulturowa. Okej, teraz jeszcze jeden cytat. Ale ty się przygotowałaś, ja się szykowałam, tak. Chciałam cię poprosić, żebyś opisała współczesną Ujgurkę. Ktoś być może nigdy nie będzie w Kazachstanie, nigdy nie zobaczy Ujgurów. Coś takiego z waszej mentalności, co was wyróżnia? Współczesna Ujgurka. Różni się ona być może od Ujgurki pokolenia twojej mamy. Jaka ona jest? No różni się od pokolenia mojej mamy na pewno. Mi się wydaje, że każdy współczesny człowiek, współczesna kobieta, współczesna Ujgurka może tak samo pracować, robić karierę, otworzyć jakiś biznes, być może rodzinny, być może osobisty, przy czym ona bardzo dobrze radzi sobie z obowiązkami domowymi. Plus tradycje, to jest u nas, za co ja bardzo szanuję, co prawda i mi się wydaje, że ja nigdy tego nie wytrzymam. Współczesna ujgurska kobieta, u nas jest bardzo dużo tradycji, bardzo dużo obowiązków socjalnych, na przykład na weselach, na pogrzebach, na jakichś innych uroczystościach, gdzie ty musisz uczestniczyć, twoje imię się zapisuje na listę i to potem tak wszystko do ciebie wraca. Takich tradycji jest bardzo dużo. I ta współczesna Ujgurka, ona musi zdążyć i cały byt przeprowadzać, musi dbać o siebie, prowadzić biznes, w domu te wszystkie tradycje ogarnieć i jeszcze te socjalne przed wspólnotą. Ona jest aktywna we wszystkich tych
spotkaniach. To chyba to, że na przykład moja mama, one nigdy nie pracowali, to było taki bardziej byt rodziny. Nie no, dawaj powiemy szczerze, oni pracowali nawet więcej. Ja mam na myśli to, że kobieta, która ma czwórkę dzieci i ona jest w domu, ona pracuje całodobowo. Tak, tak. My mamy jeszcze, mi się bardzo podoba, mamy na przykład taką tradycję kobiecą, jest męska, nazywa się maszrab. Ogólnie, jeżeli chodzi o korzenie do islamu, to było takie święto wspólne, kiedy i żony, i dzieci, i mężowie razem się zbierają, jedzą i opowiadają, uczą tradycji, żeby przekazać je młodszemu pokoleniowi. Potem z czasem stało się tak, że tylko mężczyźni mogli brać w tym udział. Ale ujgurskie kobiety długo nie rozmyślały się, tylko też postanowiły swoje zorganizować takie spotkanie kobiece. To się nazywa na przykład u nas chai, czyli wszystkie dziewczyny, które są bliskie twemu sercu. To może być ktoś z rodziny, mogą być jakieś koleżanki, moja na przykład jedna z sióstr, ona na wszystkie takie chodzi ceremonie chai. Mogą być sąsiedzi, koleżanki i to są takie różne kręgi. Te kręgi nazywają się chai. To nazwa pochodzi od chai, czyli herbata? Tak, tak. Tak, dlatego, że pijesz herbatę i u was prowadzi się taki jakby krąg. Tam jest też jedzenie. Co ciekawe, na pierwszej takiej ceremonii, na przykład jeżeli w czaju bierze udział 10 osób, to macie takie bileciki, wyciągacie je jako takie żetony. Na przykład, jeżeli wyciągasz dwójka, czyli następna będziesz ty i ty musisz taki sam stół naszykować. Teraz też dodają do tego pieniądze jako taki depozyt, czyli na przykład każda dziewczyna po 50 dolarów daje. Też wyciągają takie bileciki i co miesiąc... Wiesz co, ja nic nie zrozumiałam, ale bardzo ciekawe. No widzisz. I to też jest takie bardzo aktywne teraz. To jest to, czym się zajmuje współczesna Ujgurka, właśnie ta tradycja chai. Czy można powiedzieć, że to jest coś w rodzaju kobiecych kręgów? Tak, to są takie tradycyjne kobiece kręgi, z takim pożytkiem i z duchownym, i z tradycjami, i z finansowymi. No dobrze, idziemy dalej. Tutaj miałam bardzo fajny cytat, który mi się bardzo spodobał. Tak, cytat, uwaga, z jednego z twoich wywiadów. Jak wszystkie wschodnie kobiety, Ujgurki są obciążone przeprowadzeniem spraw domowych, wychowaniem dzieci. Ich zawsze my mamy dużo. Przytrzymanie tych wszystkich tradycji, czasu dla siebie u nich nie zostaje. Mam taki obraz, intymny czas. On jest o tym, że wschodnia kobieta nie zna takiego pojęcia jak przestrzeń osobista. Jedyny czas, kiedy moja mama mogła pobyć sama ze sobą, to był wieczór. Zakładała wtedy koszulę nocną i rozczesywała włosy. Nie wiem, dlaczego wybrałam ten cytat. Być może ja też teraz robię projekt z kobietami, gdzie tam rozczesujemy włosy. Czy coś się zmieniło od tego czasu? Od czasów mojej mamy? Po prostu to jakoś tak smutno brzmi. Nie wiem, jak... Chyba... To jest ciężko powiedzieć. Być może tak samo zostało mało czasu dla jakiejś własnej przestrzeni, dla siebie samej. Mi się nawet wydaje, że teraz jest jeszcze więcej tych obowiązków. Dlaczego? Mi się wydaje, że teraz jeszcze więcej tych wszystkich obowiązków. Dlaczego? No, świat jest taki różnorodny, ciekawy. Dużo jest potrzeb dzieci, u dzieci, u męża i ogólnie. Mi się wydaje... Nasza wschodnia kobieta, ona siebie tak bardziej prezentuje, składa siebie w ofierze rodzinie, nie dzieciom, bardzo mało czasu poświęca sobie. Być może są jakieś takie dziewczyny, które sobie udzielają ten czas. Ale ja zauważyłam, że u mojej mamy takiego czasu praktycznie nie było. Teraz po prostu to wspominam. To był jedyny czas. Ja na przykład dzisiaj mogę powiedzieć, ja chcę spędzić czas sama. Pójdę do spa czy do kina sobie obejrzę. O, moja mama takiego czasu nie miała. Ani razu nie słyszałam, żeby ona to powiedziała. Chcę coś dla siebie. Ona zawsze, to jest wszystko dla was, to jest wszystko dla was. I ja bardzo wyraźnie widzę teraz ten obraz, który później namalowałam. Intymny czas, kiedy mama rozczesywała swoje włosy. Mi się wydaje, że to był jedyny moment, 10 minut być może, kiedy ona w ogóle odpoczywała. Może ona nawet wtedy nie rozumiała, że odpoczywa. Wydaje mi się, że
Tak, idziemy do przodu. Jest taki progres. Kobiety teraz walczą i udaje im się poświęcać czas sobie. Chyba tak, chciałoby się, żeby kobiety miały taki czas poświęcić dla siebie. Wydaje mi się, że to jest ważne. Mi też się tak wydaje. Stawiajcie lajki, jeżeli też uważacie, że to jest bardzo ważne. No dobrze. Myślę, że wiele z Twoich fanów być może ma takie pytanie. Masz bardzo dużo obrazów z kobietami. Czy mogą oni liczyć na to, że kiedyś pojawi się obraz też z mężczyzną? Tak, takie pytanie było też na jednym z moich pokazów. Wtedy odpowiedziałam tak, że rozczarowałam wielu swoich fanów, subskrybentów. Ale ja nie wiem, co będzie jutro, tak naprawdę. Nie wiem, dlatego że jesteśmy tak zbudowani, że nie możemy zrobić tak, że teraz ja robię to, w to wierzę, to jest jakaś tam prawda objawiona. My się zmieniamy. Jeżeli się nie zmieniamy, to jest nawet niebezpieczne. Powinniśmy się zmieniać i iść w krok z czasem, w którym żyję. Teraz chcę mówić o kobietach. Być może przyjdzie czas, kiedy będę mówić o mężczyznach. Ujgur, jaki on jest? Współczesny Ujgur. Jestem pewna, że dziewczyny będą po prostu ciekawe. Jest na przykład przecież stereotyp. Rosjanin jest taki, rosyjski Wania, Polak jest taki, a Ujgur jest jaki? Czy są jakieś stereotypy o Ujgurach? Stereotypy o Ujgurach, o mężczyznach. One nie są zbyt dobre, ja nie chcę mówić. Dawaj! Nie chcesz? Mi ciężko jest o tym mówić, bo ja też nie chcę obrazić naszą męską połowę. Ale my już wszystko zrozumieliśmy, dziewczyny, no nie? Bo nasz naród jest bardzo ranimy, wrażliwy. Aha, czyli być może akurat to jest ta cecha, tak? Czyli mężczyźni się obrażają, są wrażliwi. Tak, możemy dotknąć ich dumę. Żeby... Ja nie mam chyba prawa mówić o mężczyznach. Dlaczego ty nie masz prawa mówić? Bo wschodnia kobieto. Niech mężczyźni sami o sobie coś powiedzą. No dobrze, dobrze. A twoje serce jest swobodne? O, jak ja szybko przeskoczyłam z ujgurskiego mężczyzny do tego, czy twoje serce jest swobodne. Moje serce jest pełne miłości. No ja mam na myśli, ty... Rozpatrując swojego mężczyznę, rozpatrujesz Ujgurę, czy otwarty jesteś do innych narodowości, Francuzi na przykład? To jest bardzo bolesne pytanie. Czy masz jakiś taki obraz idealnego mężczyzny? No może nie idealnego, bo jesteś taka niezwykła kobieta, jesteś artystka, malarka. Po prostu mi jest ciekawie, czy u takich kobiet, czy masz jakieś preferencje, czy po prostu jak pójdzie. Dawaj pierwsze pytanie. Czy twoje serce jest swobodne, wolne? Czy żeby widzieli, że ktoś może liczyć na to? Tak, moje serce jest wolne. No widzisz, dobrze, już plus. Już jest puste wiele lat i swobodne. Okej. Okay. No czekajcie, no zobacz, oczywiście są jakieś preferencje i ja tak zawsze sobie myślę, chciałabym oczywiście w ideale mieć Ujgura, serio? No jakby, ale znając mój charakter, wiedząc według jakich zasad ja żyję, jaką ja mam wizję życia, to ja rozumiem, że w te moje... On nijak nie może się wcisnąć, wschodni ujgurski mężczyzna, niestety. Dlaczego? Jeżeli się pojawi, to oczywiście to byłby po prostu cud, ale na razie nie. Czyli bardziej bliska jest Cię mentalność europejska, zachodnia, jaki rodzaj mężczyzny, jaki rodzaj, jaki osobnik mi się podoba. Mi się podobają ciekawe osobnicy. No chyba z jakimś takim bardziej flexible, jak to się mówi, elastyczny, tak, elastyczny. Taki mężczyzna, który jest gotów przyjmować nowe rzeczy, który nie boi się przyjmować jakieś zmiany nowe rozwiązania, które może nie są zgodne z jego górską przyrodą. Człowiek taki niezbyt przywiązany do
do jakichś takich przestarzałych tradycji, które można było jakoś ulepszyć, modernizować. Takim chyba jakimś swobodnym musiałby być, ze swobodnym sposobem myślenia. Takim bliskim mojemu sposobowi myślenia. Człowiek, który niezależnie od wieku gotów jest się rozwijać. A wiek w ogóle jest dla ciebie ważny, czy nie? Ważny, może ktoś starszy, ale młodziej to nie wiem, czy tak, nie wiem. Zaraz taką ankietę sporządzimy. Na ile starszy może być? No, nie, nie, wiek nie jest ważny. A jakiś status, finanse? Finanse? No, musi zarabiać więcej niż ja. Okej, czyli takie standardowe potrzeby kobiety. Całkiem oczywiste. No dobrze, wszyscy zapisaliśmy. Pomyślałam po prostu, przecież Polacy nas będą oglądać. Słuchajcie, drodzy Państwo, teraz mi przyszło do głowy, być może ktoś jest wśród Was artystów, być może ktoś chciał gościćby taką artystkę, zorganizować jakąś wystawę. No czy u mnie się skrzyła choruszy? No co, mam dobry pomysł. Co ty teraz reklamę mi robisz? Nie, no ja mam na myśli może jakąś wystawę w Polsce. To jest naprawdę bardzo taki rzadki, utalentowany artysta i bardzo znany w kręgach tam gdzieś, nie tutaj u nas, ale myślę, że takie przenoszenie kawałeczku czegoś zupełnie innego zawsze wartościowe. Jeżeli macie jakieś kontakty, namiary, propozycje, bardzo chętnie słuchamy. Na dole są kontakty do nas. Dobrze. Nie powiedziałaś mi stereotyp Ujgura, to było najbardziej ciekawe. Chociaż w tym też przejawia się twój i szacunek, i taka skromność wasz, tak? Że ty nawet tak bezpośrednio nie możesz powiedzieć o mężczyznach, żeby ich nie urazić. Ale oni nie psują się od tego, żeby ich tak za bardzo szanować. Teraz we mnie wszystko poleci. Wiem, że w czasie poszukiwania siebie, swojej ścieżki życiowej, przez 4 lata mieszkałaś w Chinach. Jak to na ciebie wpłynęło? Jakie wrażenie? Tak, 4 lata mieszkałam w Chinach, ale do tego czasu, zanim tam się przeprowadziłam, w ciągu 10 lat bardzo często tam jeździłam. Ale ponieważ historyczna ojczyzna Ujgurów to są właśnie Chiny, zachodnia część, ja tak zawsze myślałam, że jakoś prawidłowo i aktualnie znajdywać się tam, gdzie jest twój naród i że twoja sztuka będzie właśnie tam potrzebna, gdzie takich jak ja jest dużo. To była jedna myśl, a jeszcze bardziej ważne jest to, że jeździłam tam zawsze i to miejsce dawało mi jakąś energię, która mnie natchnęła, inspirowała do twórczości, otwierała wiele ciekawych drzwi do różnych ciekawych ludzi. Zawsze jakoś to mnie bardzo wzruszało. I w jakimś momencie zrozumiałam, że muszę się tam przeprowadzić. I przeprowadziłam się tam. To zawsze jakoś takie było bliskie memu sercu miejsce. Moi rodzice są stamtąd. Oni się przysiedlili później do Centralnej Azji. Tak, dostałam się tam do akademii, skończyłam ją. Później po pandemii wróciłam do Almaty. To był bardzo fajny okres w moim życiu. Wydaje mi się, że najbardziej ważny w historii mojego życia i mojej kariery twórczej, dlatego że tam spotkałam się z różnymi takimi okolicznościami, które pomogły mi jeszcze raz spojrzeć inaczej na swoje poglądy i na swoje wartości życiowe. Zrozumiałam, że byłam bardzo lekkomyślna co do wielu rzeczy. Tam przyszła jakaś taka poważność, zrozumienie siebie już nie jako po prostu przedstawicielki jakiejś małej grupy etnicznej, tylko człowieka ogólnie, tak bardziej globalnie. Zrozumiałam, jaki mogę mieć wpływ nie tylko na siebie, ale na świat. To był ciężki okres, ale dla mnie bardzo ważny. Dlatego, że on mnie tak napełnił mnie ważnymi wartościami, które teraz robią moje życie i moją ścieżkę bardziej jakościową. I ja jestem bardzo wdzięczna Bogu za to doświadczenie w moim życiu. Chcesz tam wrócić? Bardzo. Chciałbyś tam żyć? Tak. W Chinach?
No, w Xinjiang, tak, w Kaszkarze. Tak. Gdzieś powiedziałaś, że uważasz, że w tobie jest duch dolańskiej kobiety. Co to znaczy? Hmm. Kiedy przyjechałam do Chin, odkryłam dla siebie, że Xinjiang to jest oczywiście taka chińska nazwa. Historycznie to się nazywa Wschodni Turkistan. I to jest takie miejsce, które składa się z 13 regionów. Nie wszystkie zdążyłam odwiedzić, ale kiedyś te regiony były jurtami. I to było takie imperium, powiedzmy, które się składało z różnych państw. Wszystko to oczywiście dawno minęło, ale zostały regiony z tymi kulturami. I Dolani to jest taka subetniczna grupa ujgurska. Oni siebie tak prezentują jak Ujgurzy, ale właśnie podkreślałem to, że są Dolaniami, że oni są subkulturą. I kiedy odwiedziłam te wszystkie regiony, dla mnie było wielkim odkryciem, że na przykład na północy Ujgurzy mają zupełnie inny akcent, dialekt, jakieś swoje ubranie, inne tradycje. I tak z każdym regionem. I takich regionów jest 13. Dla mnie najbardziej niesamowitym okazało się właśnie dolańska kobieta. To się znajduje na południu. Tam jest klimat taki piaskowy i tam mężczyzna i kobieta są na równi. Dlatego, że oni walczą nie tyle w bycie, kto jest ważniejszy, oni bardziej walczą razem, ramię w ramię, przeciwko klimatowi, w jakim mieszkają, na przykład jakieś burze piaskowe. Czyli no, żyć ogólnie w pustyni jest bardzo ciężko. I te kobiety, ta dolańska kobieta, ona jest jakaś taka silna, po prostu kilka takich widziałam, one w takich czapkach wysokich, z baraniej skóry, z takich wysokach. I takie same czapki mają mężczyźni. I one są takie bardziej statne, takie dostojne. To po prostu wcześniej nie mieściło się w moich ramkach, że ujgurska kobieta może być taka. To jest jakaś taka silna kobieta, która nie boi się niczego. Ona wstaje i pójdzie razem z mężczyzną. Kiedy się spotkałam z tymi dolańskimi kobietami, poczułam, że może ja też bym w środku. Oczywiście wątpię, że mam tą dolańską krew, ale siebie jakoś tak czuję w środku. Chociaż jestem bardzo skromna i tak dalej, ale czasami są takie momenty, kiedy ja walczę i wychodzisz prawie na równi z mężczyzną. Czyli tak, dolańskie Ujgury to jest taka subkultura ujgurska. Zrozumiałam, czyli tam bardziej o taką równoprawność, w związku z tym, że fizyczne warunki są ciężkie i ty choć mówisz, że jesteś taka skromna, że w sobie jakby tego nie uznajesz, to myślę, że twoja droga mówi akurat o zupełnie czymś innym. No bo ja to widzę tak, że ty łamiesz te stereotypy. A propos tych stereotypów wschodnich, kiedy mówiłaś się, miałam takie pytanie w głowie powstało. Czy ci wschodni ludzie czasem cię nie nazywają jakoś feministką albo jakimiś takimi słowami? A, tak, tak, nazywają. Moja sztuka jest troszeczkę ciężko, gdyby odbierana, chociaż nigdy nie dążyłam do jakiejś skomplikowaności. Chciałam zawsze być prosta, bliska narodu, ale tak się jakoś złożyło, że jest bardziej się skomplikowane. I wiele osób uważa, że ja jestem taka, która idzie przeciwko nurtu. I są pewne problemy z tym. Tak, nazywają mnie feministką, tak. I jak ty siebie czujesz z tym? Bardzo dobrze. Niech nazywają. Tak, ja zawsze będę na stronie kobiet. Wydaje mi się, że to jest mój żywioł. Ja zawsze będę stać po stronie kobiet. Ja jestem ujgurską feministką, można powiedzieć, tak? O, to wytniemy i postawimy na zastawkę. Jestem ujgurską feministką, chyba tak. Co jeszcze muszę powiedzieć? Dziękuję ci bardzo. Bardzo przyjemnie było spotkać się z tobą po 12 latach niewidzenia i porozmawiać z tobą. Dzięki. Jesteś takim bardzo głębokim, niesamowitym człowiekiem. Chociaż też znam cię z innej strony, bardziej otwartej. Ja bardzo chciałam przekazać wam, proszę państwa, jaka jest Guzal. Ja myślę, że mi się to nie udało. Dlatego, że no, tu jest taka atmosfera bardziej oficjalna. To jest taki człowiek, ja drugiej takiej osoby nie znam. To jest coś takiego bardzo magicznego, niesamowitego. Opisać ciężko i w filmie widocznie przekazać też się nie da, bo ja już czuję,
Ja bardzo chciałam, żebyście poczuli to, co ja czuję, kiedy znajduję się obok tej dziewczyny, ale to zostanie dla mnie, wygląda na to. Bardzo Ci dziękuję i Twojej rodzinie. Powiem Wam w tajemności, że ile tutaj dni się znajdujemy razem, nawet już zaczęłam, jak to się mówi, zazdroszczę w dobrym znaczeniu tego słowa. Ja widzę ogromny związek Ciebie z Twoją rodziną. Non-stop ktoś pisze codziennie, jak się masz, jakieś tam kuzynie, których są ogromne ilości, mama, siostry. Non-stop jesteście w kontakcie, macie taką głęboką więź. Wydaje mi się, że w Europie to wszystko tak się rozchodzi, już nie ma czegoś takiego. Nawet jeżeli rodzice, siostry, bracia jakoś tak wszyscy się rozjeżdżają i to nie jest już takie jak na wschodzie, a u Was się czuje ta głębokość, ta taka głęboka więź. I ja myślę, że Twoja mama, dzisiaj dużo o niej mówiliśmy i być może na koniec też wrócimy do niej. Ech, widzę ten obraz, że ona ma tylko tą jedyną minutkę, kiedy ona rozczesuje swoje włosy. Ale ja myślę, nawet nie myślę, tylko wiem, że teraz patrząc na Was, ona rozumie, że ta cała praca była nie na darmo. Ona zrobiła ogromną rzecz. Nie planowałam tak kończyć, ale chcę mi się podziękować Tobie, ciociu Soniu, pozdrowić Cię i podziękować. Niech u Was wszystko, u Ciebie i u Waszych dziewczyn wszystko się ułoży dobrze. Dzięki. Ja ogólnie nie daję wywiadów nikomu, ale jak napisałaś, ja po prostu ze względu na naszą przyjaźń dziecięcą nie czułam się na siłach Ci odmówić. Nie mogę Ci powiedzieć nie. Dlatego to jest moje pierwsze wideo. Ja po prostu nie смогла сказать. Ja nie mogę Ci сказать nie, поэтому это мое первое видео. No to wtedy potrójne dzięki.